Nazywam się Tomasz Pongowski. Od lat projektuję mieszkania Polaków w przekonaniu, że nasze wnętrza to umysł oraz dom i powinny funkcjonować w harmonii, bo gdziekolwiek mieszkasz, możesz żyć pięknie. Pragniemy wejść z betonem. Bladym świtem wjeżdżają fachowcy. Witam serdecznie. Dobrze, o co chodzi z efektem betonu? Zaczęliśmy kłaść pierwszą warstwę twardo betonowej, która stworzy efekt betonu. Czekamy, aż pierwsza warstwa wyschnie, przed położeniem drugiej. I dopiero przy drugiej zaczynamy wychodzić fakturę. I druga dopiero zajmuje trochę więcej czasu oczywiście, ale wtedy dopiero mamy finalny efekt ściany betonowej. Z deworu przyszedłem, z herbatkę złapałem i patrzę, a tutaj już na ścianie można zobaczyć. To jest ta już druga warstwa. To jest druga warstwa. I w sumie trzecia, bo najpierw grunt był. Trzeci etap. To jest trzeci etap. A będzie jeszcze czwarty, bo będzie jeszcze lakierowanie. No, lakierowanie, oczywiście. Mamy jeszcze w ofercie cztery kolory. Czyli można tego efektu wybierać. Tak, są jaśniejsze, ciemniejsze. Okej. Okay. Bo nie musi być tak gładko. Tak, nie musi być gładko, bo można zrobić z wżerami, podzielić jako imitację płyt betonowych można zrobić. Aha. Także różne możliwości są. Świetnie, my chcemy na gładko, bo generalnie nasi bohaterowie narzekali, że mają taką nierówną, nieprzyjemną porowatość, a tutaj wychodzi nam taki naprawdę zgrabny, miły betonik. Głaszczemy do końca, czekamy aż wyschnie i kładziemy lakierek. Hej! Tak jest. Szkoda. Beton na ścianie wysechł nam, ładnie się rozjaśnił, możemy go zalakierować, zaimpregnować i spokojnie cieszyć się jego efektem. I cóż, z radością zapraszamy naszych bohaterów. Zaczynamy. Aron się poproszę pani szanownej, pan idzie gęsie go za panią. Ja tylko zamknę za pani drzwi. Uwaga, 3, 4 i 3. Matko i Guernica! Jezu, czy to? Wow. Ta przestrzeń, którą totalnie znamy na wylot, zmieniła się absolutnie. To jest ta chwila, do której musi dopiero dojść do głowy, na co patrzymy. Mieszkamy tu od 17 lat, jak już wiecie, ale w ogóle takiego jakby ułożenia nie było nigdy. Totalnie czuję, że ten pokój zmienił w ogóle proporcje. Jest monochromatycznie, Tomasz wyczuł absolutnie naszą estetykę. Jest struktura betonu, która jak najbardziej jest bardzo jedną z naszych ulubionych. A patrzcie teraz, co się wydarzyło ze strefą jadalnianą. No jest totalnie bardziej przytulna. No. Czy tym samym, cóż, mogę liczyć na akcepcik? Ależ oczywiście, akcepciki. Wdzięczność. Z radością. Dziękujemy bardzo. Niech wam się tutaj dobrze wiedzieć, żebyście wszystkie te funkcje, które przywykli się tutaj spełniać, mieli zaopiekowane, ale w sposób, że tak powiem, bardziej ergonomiczny. Cudownie. Trzymajcie się. Pa. Ta zmiana myślę, że totalnie odświeży nasz czas, który będziemy spędzać w domu.